Z okazji tegorocznych uroczystości dożynkowych prezydent Andrzej Duda skierował do mieszkańców wsi specjalny list. Dożynki to święto, w którym od wieków wyraża się polska tradycja i tożsamość podkreślił w liście do rolników prezydent Andrzej Duda. Zwrócił jednocześnie uwagę, że pracowita polska wieś to ostoja gorliwego patriotyzmu. Przypomniał, że przez lata polscy chłopi walczyli o wolność naszej ojczyzny. To poświęcenie w sposób szczególny powinno być uhonorowane zwłaszcza teraz, gdy obchodzimy setną rocznicę zwycięstwa w bitwie warszawskiej i całej wojnie polsko-bolszewickiej. Nie byłoby tej historycznej wiktorii, gdyby nie powszechna mobilizacja wstępujących do naszej armii ochotników. Przede wszystkim właśnie chłopów, którzy odpowiedzieli na wezwanie premiera rządu obrony narodowej Wincentego Witosa. Prezydent Andrzej Duda podziękował Pols Polskim gospodarzom za całoroczny trud na roli zebrane plony. Jak podkreślił, na polskiej wsi dokonuje się zmiana pokoleniowa, która dobrze służy pielęgnowaniu tradycji, jak i odważnemu wychodzeniu w przyszłość. Cieszę się, że młodzi ludzie chcą przejmować rodzinne gospodarstwa, a polscy rolnicy są dumni ze swojej pracy i chlubią się jej wartością także poprzez obecność w mediach społecznościowych. Dziękuję wszystkim, którzy budują silną markę polskiego rolnictwa i promują polską żywność. Andrzej Duda zapewnił, że będzie sprzyjał wszelkim inicjatywom służącym rozwojowi polskiego rolnictwa i poprawie warunków życia na wsi, a także podtrzymywaniu rodzinnego charakteru produkcji rolnej w Polsce.